Psalm 139, wiersz 5 i 6: Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Bardzo wyraźnie chciałbym podkreślić to stwierdzenie, jakie psalmista Dawid tutaj wyraża: i kładziesz na mnie rękę swoją. Ważny gest, który sam Bóg wykonuje względem nas, kładąc na naszym życiu swoją rękę. Ma to gdzieś też swoje znaczenie, kiedy modlitwy są z włożeniem rąk w autorytecie Boga, aby Boże błogosławieństwo spływało, Boża ochrona, aby Boże prowadzenie było w życiu danej osoby. Takie jest znaczenie wkładania rąk. I tutaj widzimy, że to nie tylko ludzie wkładają ręce na innych, błogosławiąc, ale to sam Bóg kładzie na nas swoją rękę. To ma wielkie znaczenie. Jest to tak cudowna wiedza. Dawid mówi, nie jestem w stanie tego pojąć, ale tak jest. I gdy Bóg kładzie na nas swoją rękę, to możemy wiedzieć, że jesteśmy w Jego obecności, jesteśmy pod Jego ochroną. On nas prowadzi. On też nas chroni i strzeże nas, błogosławi nas, obdarowuje nas. To jest coś pięknego, kiedy możemy mieć taką świadomość, że Bóg trzyma swoją rękę nad naszym życiem. Że nie ma przypadków w naszym życiu, że nad wszystkim czuwa Bóg. On jest naszym stwórcą, on jest naszym Bogiem, naszym zbawicielem. Gdy czytamy księgę Nehemiasza, Ciekawe stwierdzenie, Nehemiasz wypowiadał wielokrotnie: Mianowicie mówił, że dobrotliwa ręka mojego Boga była czy jest nade mną. Nehemiasz miał wielką misję do spełnienia, aby odbudować mury Jeruzalemu. Było tyle zniszczenia, tyle spustoszenia, tyle strat, tyle szkód. I Nehemiasz był Powołany przez Boga i wyposażony, i on wiedział, że nie czyni tego z własnej siły, ale dobrotliwa ręka Boga była nad nim. Opowiadał o tym, opowiadał o dobrotliwej ręce Boga, która była nad nim. Tak samo i w naszym życiu jest, kiedy możemy mieć tą świadomość, że Bóg nad nami trzyma swoją rękę. Możemy wtedy wiedzieć jakie jest nasze przeznaczenie. Możemy wiedzieć jaki jest cel naszego życia. Możemy wiedzieć, że to co czynimy, czynimy w Bożym imieniu, to on nas błogosławi, to on włożył na nas swoją rękę, aby nas prowadzić, chronić i używać dla swojej chwały. Ale jest też takie słowo w Piśmie Świętym w Księdze Izajasza, które jest takim ostrzeżeniem dla nas i sam Pan mówi, Moja ręka nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. I moje ucho też nie jest przytępione, aby nie usłyszeć Waszych modlitw. Kiedy zauważamy brak Bożego błogosławieństwa, brak Bożego prowadzenia, Bożej ochrony, brak Bożego pokoju w naszych sercach, tak jakby. No, jeżeli tej Bożej ręki nie będzie nad naszym życiem, no to przeciwnik, wróg, królestwo ciemności będzie miało taki wręcz bezpośredni, łatwy dostęp do naszego umysłu, do naszej głowy. Bo skoro Bóg kładzie rękę na naszą głowę, to jest to ochrona. Jeżeli tej ręki Bożej nie ma nad naszym życiem, nad naszym umysłem, sercem, no to wtedy wróg ma... Możliwość, żeby pustoszyć, niszczyć, szkody wyrządzać. Kiedy zauważamy taki stan rzeczy w naszym życiu, warto zastanowić się dlaczego. Bo Pan mówi, że moja ręka nie jest za krótka, moje ucho nie jest przytępione. I dalej, właśnie przez Izajasza, Bóg mówi: To wasze grzechy sprawiły, że nie słyszę i że moja ręka jest cofnięta. Biada człowiekowi, nad którym nie ma Bożej ręki. Biada człowiekowi, którego modlitwy nie docierają do Boga, bo ciągle jest jakiś grzech, jakiś ukryty grzech, jakiś kompromis, jakiś letni stan ducha, duszy, brak miłości do Boga, do bliźnich. Biada takiemu człowiekowi, który pozbawiony jest Bożej ręki. Ja chciałbym dzisiaj nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy byli. Tak jak Nehemiasz, który sam mówił o tym, doświadczał tego, dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Opowiadał o tym, przekazywał tą wiadomość. Jego życie było świadectwem tego, jak Bóg go używał, właśnie świadectwem tego, że dobrotliwa ręka Boga była nad nim. Chcę tego, życzę tego wszystkim, samemu sobie, aby dobrotliwa ręka Boga była nad nami. Nad naszymi małżeństwami, nad naszymi dziećmi, nad Kościołem Jezusa Chrystusa, nad tym co robimy, gdzie jesteśmy, aby zawsze Bóg był z nami i Jego ręka była nad naszym życiem. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że kiedy Twoja ręka jest nad nami. Wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie, tam gdzie nas powołujesz, tam gdzie chcesz nas widzieć, tam gdzie chcesz nas używać. Panie i wyznajemy, że potrzebujemy Twojej ręki. Amen.